No, witam was w kolejnym odcinku na kanale Cats Terrorystica. A dzisiaj opening robimy sobie paczki od wiater ze strojami. W pierwszej części filmu sobie odpakujemy paczkę, a w drugiej zaaranżujemy sobie pojemnik dla mojego Nandu Chromatusa i w pojemniku mojej Aponoper Massimani będzie trzeba zrobić moje zmiany. Później wam powiem jakie. Generalnie zamówiłem tu jakieś wystroje, pojemniki, jedzenie dla karaczanów. Więc myślę, że będzie fajnie. Paczkę wysłano wczoraj, dzisiaj do mnie doszła. Dobra, i teraz na samej górze widzę już dużo papieru. Okej. W papierze chyba nic nie ma. Następnie. O! Cztery listki takiej fajnej paprotki. Dwa takie. I dwa takie. Jedno dostałem w gratisie fajnie, bo zamówiłem trzy. Następnie widzę już trzy pokrywki od Braplastów, bo takie fajne Braplasty sobie zamówiłem. Zaraz wszystko wam pokażę. To następne. A, tutaj jest torf, no to tego wam nie muszę pokazywać, bo to każdy zna. Ojoj, dobra. W tym papierze znajdują się Braplasty i Jungler. Dokładnie, mamy litr Junglerka, fajnie. Czekajcie, ja to wszystko wyjmę z kamery, do Braplasty. Dobra, Braplasty już wyjąłem. Takie fajne, małe. 19 na 19 na 19. Wczoraj wyliniał mi Nandu Chromatus na L8, więc taki pojemnik dzisiaj dostanie. Teraz zwykłe ścinki kory, pół kilo. Fajnie, przyda nam się dzisiaj. Następnie... Nie wiem co tu jest, coś chyba w gratisie. A nie, tu jest moja penseta miękka. Zapomniałem o niej totalnie. Chyba 12 cm. Zagieta, fajnie, na hodowli się przyda. I już chyba ostatnia rzecz. To jest jedzenie dla karaczanów. O, słuchajcie, patrzcie. Zamówiłem takie garaletki, ale zamówiłem dwie o smaku melona i mango. I to z tego co pamiętam chyba jest truskawka i dostałem to w gratisie, więc fajnie. Teraz... tu jest jeszcze... Oczywiście. Wizytówka, Bioteru, zapraszam. No i krówka, to sobie zaraz zjem. A teraz zapraszam was na aranżację pojemnika. Pojemnik podziurkowany, torf rozrobiony. I tutaj użyję sobie takiej fajnej tuby korkowej. Kiedyś ją sobie zakupiłem od Bioter, ale z tego co pamiętam to z filmu nie było. Bo wtedy jeszcze nawet chyba nie nagrywałem odcinków. A może nagrywałem, nie wiem. Nie pamiętam, dawno to było. Oprócz tego użyję z takiego listka paprotki. To jest chyba ten, którego dostałem w gratisie. Tylko tak sobie wbijemy tu z prawej strony. Fajnie w ziemię. Żeby był za tą tubą mniej więcej. Jakoś mniej więcej tak. I teraz jeszcze trochę Jungle Earthu na podsypkę. To jest generalnie Jungle Earth od Exoterry. Fajnie, można sobie zakupić na Bioter. Myślę, że będzie tu bardzo fajnie pasować. Sobie jeszcze trochę sypnę. Tak nie za dużo, ale na bogato. Dobra, i teraz idziemy do przekładania pająka. Dobra, żeby go przenieść, użyję sobie takiego patyczka drewnianego, to wam zaraz pokażę. Najpierw może sobie go otworzymy. Widzicie? Widać, że jest taki bardzo jaskrawy jeszcze po wylince. Na razie włożę sobie pojemnik tu do środka.
i patyczkiem spróbuję go sobie tam przygonić. Mam nadzieję, że będzie chciał wyjść. Może będę musiał go trochę przechylić tutaj, żeby sobie wyszedł na ściankę. Taki dosyć leniwy jest, wiadomo, bo po wylince. A może wiecie co, a może uda się go od razu do tuby tutaj dać, to byłoby w ogóle super. O, chyba postanowił, że w końcu sobie wyjdzie. No i już w nowym domku. Oczywiście po drodze musiał się jeszcze 50 tysięcy razy wyczesać. Widzicie go, bardzo fajny. No i myślę, że będzie mu to dobrze. A teraz trzeba zrobić pewne zmiany w tym pojemniku. Jakie zmiany trzeba tu zrobić? Ano takie, że jak pamiętacie na pewno, tutaj był taki korzeń, taką fajną jaskinkę zrobiłem w tym miejscu, ale niestety okazało się, że on bardzo pleśnieje. I damy taki kawałek korka, który właśnie przyszedł mi w tej paczce tutaj. Taki kurde trochę za duże będzie, ale myślę, że jakoś sobie pająk tu poradzi. Daj go jakoś tak wcisnę. Dobra, tam jeszcze ten torfik trochę wyrównam. Dobra, porządnie siedzi. Trochę Jungle Earth'a jeszcze. Mimo tego, że już ten pojemnik aranżowaliśmy, to teraz jest taka druga aranżacja w ramach trochę bonusu w zasadzie. No i co, to na tyle w tym filmie. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to proszę, żebyście zostawili suba, bo chciałem wybić 50 subów do końca wakacji, ale już myślę, że to się raczej nie uda. I siema. Dobre krówki mają.